Dzisiaj deszczowa pogoda, ale obowiązki czekają. Co nowego? No luźniej się przede wszystkim zrobiło. W klatkach zostały poprzenoszone. Także już tylko gdzieniegdzie są po dwa. W większości już jest po jednym sobie siedzą. Jeszcze na pewno nie mają instynktu rozrodczego, nie gryzą się, nie biją się, więc do tego momentu trzymam króliki po prostu wspólnie, bo później niestety trzeba je rozdzielić. Co dzisiaj wchodzi? Koniczyna perska. Koniczyna perska, udało mi się tego trochę ususzyć i uzbierać takie kwiatuszki, jak widać. Bogata roślina w minerały, jakieś tam białko posiada i tak dalej. Także koniczynka, owsa widzę, że mają. Także tylko widzę jednej klatce owiec, woda do uzupełnienia, no i dzisiaj wystarczy im. Może wieczorem przyjdę z czymś fajnym. Kilka słów jeszcze może o tej roślinie. Koniczyna perska. Jedna z lepszych takich roślin paszowych.
do karmienia zwierząt. Ciekawym faktem jest to, że te kwiatki, których jest tu pełno, one kwitną na różowo. Jest ich bardzo dużo, jak ich widać zresztą, jest ich dużo, a więc ta koniczyna to jest taki dywan z kwiatów różowych wielkości 50 powiedzmy centymetrów, 40. Nad tym unosi się rój pszczół. Jak się wejdzie w ten dywan tych roślin, to słyszy się tylko rój pszczół i zapach koniczyny niepowtarzalny, wyczuwalny dosłownie ze 100 metrów odległości. Fajna roślina, aczkolwiek skosiłem ją przed suszą i po prostu się nie zdążyła odrodzić. Uschła, po prostu uschła. Nie wiem, czy po prostu jest jednoroczną rośliną, czy tak po prostu trafiłem właśnie na tą suszę. Niestety straciłem, ale coś tam udało mi się zebrać, jak widać, także jakieś zapasy poczyniłem.